Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony woda, to jest Mountain Blade, czyli legenda Wotana Śmiałego. Mówiłem, że pomiędzy odcinkami podbiesły te dwa zameczki, no ale tak jadę i patrzę, wokół mnie zebrała się naprawdę wielka ekipa, no to myślę, kurde, jak już mam taką ekipę, no to chyba czas zanotować jakieś miasto, dlatego też teraz lecimy na Uxhall. Tu oczywiście, jak zawsze, tak wszystko samo ustawione i możemy lecieć, podbijać to miasto. Mam nadzieję, że damy radę, mamy dużo ludzi w sumie, tak naprawdę, więc przygotuj, tam drabiny są drabiny, o Boże, drabiny. Znów będzie mało miejsca, żeby się wbić tam na górę, no ale co zrobić, czasami już tak gdzieniegdzie jest, więc teraz będziemy mieć naprawdę, naprawdę wielką bitwę. Mamy chyba tak 700 osób? Chyba coś takiego. Dobra. Czas chyba atakować, więc teraz tak, poprowadź ludzi do szturmu, ale Boże, mi tu wszystkich tych napisów poskazało. Poprowadź ludzi do szturmu i zaraz zobaczymy, jak to wszystko tu wygląda. O Boże, dobra, utrzymaj się. Boże, a tu mało miejsca jest, ja pierdzielę, że tu nie będziemy mogli się utrzymać w jakikolwiek sposób. O Boże, Boże, łucznicy, utrzymać tę pozycję. Piechota, tutaj tą, kawaleria, możesz tam przejść jak przejdziesz, ustawcie się jakoś, naprawdę, o Boże, że to będzie masakra dla moich ludzi. Popatrzcie się, że mamy w pizdę ludzi, tylko tyle, że oni, jak widzicie, są tam w ścianie tak naprawdę. Dobra, musimy zacząć my też wyrzynać ludzi, naszego wroga, bo inaczej będzie po prostu naprawdę bardzo, bardzo źle, dlatego też strzelajmy tutaj w tych kuszników, przynajmniej, którzy stoją i nawalają w moich ludzi, będziecie, że to są rodokowie, którzy mają naprawdę bardzo, bardzo mocnych kuszników, a do tego jeszcze... Do tego jeszcze małże kuszników, to i też mocnych sierżantów, więc trzeba jak najszybciej przynajmniej kuszników wyrżnąć, a wtedy może już jakoś się potem damy sobie tutaj radę. Zastanawiam się, czy może jednak tą piechotę nie wysłać po prostu na mury od razu, ale myślę, że nie, bo ja mam bardzo dużo strzelców, więc powinienem tutaj ich wystrzelać ile się tylko da. Tracę bardzo dużo ludzi, no ale to wiadomo dlaczego, wiadomo, że to wszystko przez to, że po prostu oni tam, jak widzicie, ile tych kuszników mają na tych murach, w ogóle już nad ci kusznicy mają w dupie to, żeby stać za blankami, tylko po prostu wchodzą tutaj na blanki, czy pomiędzy blanki, tak naprawdę nie wiem, jak to dobrze wymawia. I po prostu napieprzają wszystko dookoła, no to kurde, to jest w ogóle już po prostu paranoja. Ale walić to, damy radę, musi po prostu ich zestrzelić wszystkich i tyle. No w sumie łatwa rzecz do zrobienia, tak? Zabić wszystkich z łuku. No niby łatwa, ale jednak trochę ludzi na tym tracę, ale nie jest tak źle, nie jest tak źle. Tam widzę też dużo niebieskich napisów po lewej stronie, chociaż też jest trochę czerwonych i bardzo dużo żółtych, co jest w sumie złe, ale już teraz jest troszeczkę więcej niebieskich, więc myślę, że się powoli moi ludzie po prostu ustawili dobrze. I jako tako już mogę ich zabijać teraz, wrogów. Ważne jest to, że ja nie dostaję, a to jest chyba najważniejsze. To prawda jest lipa, bo się mi powoli strzały kończą. Ale to postrzały w razie czego, wiecie, gdzie możemy pójść, tam pod drabinkę najwyżej, czy coś w tym stylu. Okej. Jak wyrżniemy kuszniku, będzie dobrze. Tylko wiecie co, łucznicy, strzelcy, utrzymać tę pozycję, tylko się zgrupować, jakbyście mogli. Bo widzicie, jak oni stoją, co nie? Ty jesteś mój. O tak, ty też jesteś mój. Ej, gdzie uciekłeś? Miałeś być mój. Ale ty jesteś... No nie uciekać. No ej! Dobra, szał mi braku. Mogę tam jakoś przejść? Dajcie mi przejść. Okej, dziękuję. Jakie dziwne doły tu w ogóle robią. Dobra, chodźmy na górę. Pójdziemy po strzały. O, tam jest strasznie dużo strzał, kurde. A ja bym potrzebował tutaj, żeby były. Okej, są. Gdzie wystawiasz rękę? Widzisz, że strzały przecież zbierać, tak? Ej, no, nie bij mnie tutaj, bo ja strzały tylko zbieram. 15 wyzbieranych. O, trochę nowych strzał tutaj przyszło. Dzień dobry. A ty co? A, w sumie nie zabiję go tak. Ilu ludzi zostało? 89, dobra. Aaaa, patrz jak blisko. Jest, twarz. Piechota, przyjdziesz tutaj? Spróbuj się przejść.
Powiem, że naprawdę ciężki zamek do podbicia, bo jesteśmy tutaj w murach, w środku tak jakby. No i właśnie przez to jest bardzo, bardzo ciężko tam wbić się i tak naprawdę. No ale jakoś damy radę. Te zasieki też bardzo dużo przeszkadzają. No to są miasta Rodoków. Rodokowie są bardzo, bardzo dobrzy w obronie, dlatego też się zawsze boję atakować ich miasta. No bo stracił dużo ludzi tutaj tracę. Naprawdę bardzo dużo. Ilu straciłem ludzi? 12 moich zabito i u strażników 28 zabito. No to jest nawet dużo. Od kogo ja dostałem tą strzałę teraz? Tutaj, ty, od ciebie. Tyć. Nie byś mnie strzelał. I widzicie, piechotę wpuściłem tutaj do przodu i ona tu jeszcze nie przyszła nawet. Nie strzelcy. Kawaleria. Tutaj. Strzelcy. Tutaj. No i widzicie, tutaj też sierżanci stoją, którzy są naprawdę zajebiście, jeśli chodzi o obronę i tak naprawdę ja ich tutaj nie mam za bardzo jak rozwalić, jeśli chodzi o łuczników, co nie? Łucznikami za bardzo tutaj nic im nie zrobię. Tam jeszcze kogoś widzę, którego mogę ściągnąć. Okej, ale to chyba już tyle. To... Dzień dobry. No i teraz dałoby się tutaj folii do środka, co nie? Ilu już zostało? 71 ludzi. Trochę mi się to nie podoba, wiecie dlaczego? Bo tak widzicie są ci, sierżanci, a oni są bardzo, bardzo mocni w obronie. Chodźcie do przodu, podejdźcie pod... O właśnie. No ty wystarczy, to co myślisz, że tu zrobisz? Jak ktoś wystarczy, jest od razu pada. Trochę ich wyrżnę może, tak? Muszę sobie kupić jakąś włócznię, żeby ich tutaj dźgać, wiecie? Przy takich obleżeniach. To by było naprawdę dobre. A już założył tarczę. Nie, miecz. Mógłbym puścić tutaj swoich ludzi, ale wiecie, wtedy bym bardzo dużo ludzi stracił. Ja nie lubię tracić ludzi, bardzo nie lubię tracić ludzi. Wolę się obawić. Ej, panie! Ty mnie tutaj nie dźgaj. Ile mam piechoty? Może bym ich puścił już? Wiecie co? Zejdę na dół. Wszyscy... Atakować. Zobaczymy, co z tego wyniknie, wiecie? Chciałem zobaczyć. Czy dużo ludzi stracę, bo jakby się tam dali rady wbić, to było spoko. A bo właśnie, niech tam ci atakują, a szczelcy nie się ustawią tutaj. Żeby był support, raczej no, żeby była pomoc właśnie szczelców. Tylko zgrupować się tam. No, tam ludzie na górze umierać teraz. Ale coś tam ich i tak też pada. Dobra, wbija się na górę. I widzicie, tu jest stanie ci taki mistrz łuku, który chce się teraz wycofać tak naprawdę. Panowie. Okej. Okay. Wszyscy mówię. Nie piechota kawaleryjska, tylko ja chcę, żeby mnie wszyscy słuchali. O, wszyscy. Nie to, bo gubię się troszeczkę. Do tyłu, 10 kroków. Wycofajcie się z tej drabiny. Do tyłu, nie wrzeszczeć mi tylko do tyłu. Tył. Cicho być i w tył. Pięknie. I teraz tak. Strzelcy. Wy się utrzymać tutaj. Kawaleria, a czy piechota atak, kawaleria atak. A strzelcy trzymać w innym miejscu. Szyk. I teraz powinno być dużo lepiej. Tak jakby jeszcze strzelcy strzelali. To by było coś. To by naprawdę było zajebiste, jakby oni strzelali.
No bo tak to widzisz, co tam się dzieje. Rodokowie po prostu niszczą mnie tam. No, coś tam się wbijają. Wbijają się panowie powoli, ale... O, tam jest rzeź po prostu moich ludzi. Wiecie co, nie podoba mi się to. Za dużo strat mam tam. Dobra, panowie. Wycofać się. Nie, bo tam widzicie, ja tam muszę pójść sam. I tyle. Bo wy po prostu umieracie, jest 44 pewnie ciężkich sierżantów tam rodowskich, których po prostu wy nie zabijecie, nie macie szans. Kto może do nich strzela? W sumie teraz to by się zdało, żebym ja po prostu dostał tak naprawdę no w dupę, że moja postać padła, że mógł zrobić jeszcze raz ten atak. I wtedy moi łucznicy będą mieli... Kurde. Moi łucznicy będą mieli wtedy ten... Full HP, tak? A czyli full, nie full HP, tylko full strzał. A teraz oni strzał po prostu, nie mają imienia jak strzelać. Okej... Okay. No idź do tyłu, jak ci mówiłem, żebyś do tyłu szedł. Jeszcze zabiorę kilku ze sobą. No, no padaj z tą tarczą. Okej. Sorry, że tak mało mówię, ale po prostu się skupiam. I to bardzo na tej walce teraz. Bo to są jednak sierżanci, oni nie są aż tacy łatwi do rozwalenia. Jeden zły ruch i padam. Patrz, jaki kurde ten odważny nawala ostro, ale już też patrz. Dobra, i coraz ich mniej, to jest jakiś plus. Muszę mieć jakieś broń z większym zasięgiem i tyle na te ataki. Albo włócznie, albo jakąś naprawdę wielką szablę czy coś takiego. Bo chyba szable kergickie mają dwuręczny taki bardzo duży zasięg. Tak mi się przynajmniej... Oj, padłem. Dobra, ale zostało ich tylko garstka. Więc jeśli teraz mnie nie wezmą do niewoli, tylko po prostu zaatakujemy jeszcze raz. No, nawet zdobyłem morale, więc mnie nie jest tak źle. Atak jest, został uznany za udany. No w sumie wyrzynałem naprawdę dużo ludzi, więc można powiedzieć, że był udany, tak. Można tak powiedzieć, no. Myślę, że takie stwierdzenie jest bardzo, bardzo pozytywne i bardzo dobre. Więc teraz znowu atakujmy i teraz... Panowie, utrzymać tę pozycję, utrzymać po prostu pozycję. Bo to jest tylko 27 ludzi. A jak wy tylko się utrzymacie tą pozycję, to będziecie mieć po prostu tyle strzelców tam zaraz. Więc teraz tak, najwyżej piechota. Możecie utrzymać tę pozycję. Tak samo kawaleria. A strzelcy, po pierwsze zgrupować szyk. Jeszcze raz. I utrzymać się gdzieś tak tutaj. Więc teraz razem z... O właśnie, teraz strzelcy już mają czym strzelać i niektórzy czym rzucać. Jak tam widzicie te topory. Więc ja mogę teraz podejść tutaj i po prostu się poławić znowu z nimi. Tylko, że teraz już z, jakby to powiedzieć, supportem ze strony łuczników moich. Okej. Okej. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. W sumie wiecie, ja równie dobrze mógł po prostu stać i nawalać ciągle z łuku tutaj, jak tego, który już rękę podniesie. W sumie to tak źle nie działa. Ej, to w sumie jest takie złe, naprawdę. Strzał mi nie braknie, bo mi ludzie ciągle nawalają. Widzicie tam gościu z podniesioną ręką? Czekaj, tylko ten gość przeszkadza starczą. Ale widzicie, ile on tu strzał dostaje po prostu w tarczę. Za chwilę mu ta tarcza padnie. Nie ma szans, że inaczej będzie. Zastanawiam się, dlaczego ja zawsze z shiftem walczę, znaczy strzelam, nawet jest tak z bliska.
pan, czy widzę gościu, tylko blokują mnie troszeczkę. Ale oni patrzy, bo w ogóle patrzy na to, widzicie to, co się dzieje? Strzały, strzały, strzały. Dzień dobry. Ale to jest fajne. Powiem wam, że ten mod na 1000 graczy jest po prostu zajebisty. Ja się cieszę, że ja na nim gram, a nie na żadnym innym. Bo dzięki temu mogę naprawdę dużo bardziej wykorzystać łuczników. No co prawda też właśnie na murach jest strasznie dużo ludzi i tyle, dlatego też ciężej to podbijać. No ale... ogólnie dajemy radę, co nie? Ej, bo panowie, bo ja bym tu umarł zaraz. To tak nie róbcie. Nawalamy jak Legolas z łuku, jak z karabinu. Raz. O to chodzi. I pyk, dedzisz. Kolejny, jedziemy z nim. Jedziemy, jedziemy, o to chodzi. O, podchodzimy. O, w sumie tak można robić. Podejdziemy. Wycofamy się, podejdziemy. O, ale żebym technikę znalazł, patrzcie. Bo jak ja podchodzę, to oni biorą rękę do góry. O, jak pięknie. Zawsze się czegoś nowego nauczę. Brakuje strzał? To sobie pozbieraj, Wotan. Okej. Tyle? I podbite. W ogóle nie wchodząc na mury tak naprawdę, tylko na drabinie stojąc. No w sumie spoko, śmianie. Bez strat tym razem, no ale to wiadomo, tyle ludzi myślimy, że nie powinno być strat. Trochę ludzi mi umarło w pierwszej bitwie, więc tu muszę sobie kogoś zwerbować, na przykład weteranów nordyckich. W sumie myśliwych może nie, ale cech piechurów, rekrutów i tak dalej mogę brać, bo to i tak zamienię na troszeczkę lepszych. O, właśnie, Huskarli, dobra. To jeszcze sobie naprawimy, czyli ulepszymy wojsko. Sprzedamy. Uxar oczywiście będzie mój. Czemu nie? Wioski oddamy ludziom w mojej ekipie. No ale tutaj miasto jest moje, bo czemu by nie? Weźmy sobie zaopatrzenie chleba, bo nam trochę brakło już. Bronią chciałem sprawdzić, czy jest jakaś tutaj zasięg 86, a to nie, to jest jednoręczna. Nie. Zasięg 185. To mogłoby być fajne. Broń drzewcowa. Bierzemy ją? Tasak, 120 zasięgu. Moja ma 125. O. A weźmy sobie ją. Może będzie ciekawie. Może się na coś przyda, tak? W sumie nie wiem. Mój koń cały czas jest narowisty. Dobra. Kurde, to jest 0 ludzi. Tak będzie 0 ludzi. To co? Myślę, że jeszcze możemy pojechać jeden zameczek podbić? Chodźmy tutaj, zobaczymy. Bo mamy taką ekipę wielką. No tam pustoszą mi moje wioski, ale to wszystko jedno tak naprawdę wioski. To 130 ludzi, dobra, chodźcie tu wszystko, panowie. Który chce zamek? Tylko wtedy łanie tutaj walczyć. Jak będziecie łanie walczyć, to zamek, który dostanie. Nie wiem, czy który, ale który dostanie zamek. Zobaczymy. Mamy poprowadź ludzi do szturmu. Okej, tu będzie na pewno dużo łatwiej to podbić, więc teraz tak, piechota. Piechota staje tutaj, tylko zgrupujcie się trochę. Kawaleria, stańcie gdzieś tak troszeczkę za nimi i też się zgrupujcie. No i strzelcy oczywiście za mną tą pozycję utrzymywać, tylko że się zgrupować i tak ostro się zgrupować. Ale to jest piękne! Czujcie moc! Czujcie moc! Ciekawe, czy się da na więcej graczy niż 1000. Na przykład 10 tysięcy. Nie, komputer by mi wybuchł, na pewno. Patrzcie, jeśli tylko jakiś kusznik tam wystawi głowę na chwilę, to po chwili umiera od razu. I to w sposób piękny. No ale tak oblężenie powinien wyglądać, że tutaj stoimy po prostu wielką ekipą, napieprzamy, jeśli tylko któryś wychyli głowę, dostaje po prostu ze strzał ostro od razu. Patrzcie na to. Możecie się troszeczkę bardziej zgrupować, jak chcecie. Tak samo kawaleria. I teraz tak, kawaleria
Do przodu 10 kroków. Jeszcze raz. Piechota, tak samo. Strzelcy. Zgrupować się jak najbardziej. I do przodu o 10 kroków. I mógłbym was przesunąć troszeczkę chyba bardziej w tą stronę. Trzymać tą pozycję. Dobra, nawalać. No tam jest jakiś kusik, popatrzcie, się strzela. Jak to ci pozwolił? I tutaj jest. I tam kogoś widzę. A tamten to już umiera. No ale patrzcie, jak to nawala wszystko. Piękne po prostu, to jest piękne. I jak najmniejsze straty. W ogóle tam patrzcie, w kosmos wysyłają strzały, nie wiem po czemu. Ale dobra. O, dzień dobry. Się ukrył, patrzcie, wiedział co go czeka. Wiedział co go czeka, ale już. Już cię tu, was jest dwóch tam. Nie będziecie mi moich ludzi strzelać. Się jak zawsze dro. A ten chyba przejdę. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Jestem. Dostałem kogoś. To prawdopodobnie od tyłu w plecy, tak? Oczywiście. Deć. Deć. A co ja tutaj widzę? O, patrzcie. Kolejny. Jeszcze jakiś? Nie. Dzień dobry. Czy moja postać fajnie obróciła w ogóle? O, widzę cię. Ja pierdziel, widzieliście to? Ja go, a on mnie. Nice. Dobra. Zróbmy to jeszcze raz, atakujemy. Co wy myślicie, że mi czekać? A, tak i tyle. Piechota. Utrzymać tu, zgrupować się. Kawaleria, utrzymać tu, zgrupować się. Strzelcy, utrzymać tę pozycję, zgrupować się tak ostro. Czy to byłeś ty, który mnie zabiłeś? Na pewno nie ty. Bo tamtego zabiłem w sumie. Okej. Wiecie co? Myślę, że muszę wam zacząć pokazywać więcej troszeczkę rozgrywki niż same oblężenia, bo teraz oblężenia praktycznie przez ostatnie odcinki tylko oblężenia wam pokazywałem, a to się robi powoli chyba nudne dla was. Więc w sumie w następnym odcinku... nie będę robił oblężeń, nie wiem, pojeździmy sobie po tych... Raczej najlepiej bym zakończył tą wojnę po prostu. Bo bym ją zakończył, to wtedy byśmy mogli sobie porobić różne inne rzeczy. Tak jak, nie wiem, zbieranie armii... Ej, ty nie strzelaj we mnie. Czy poprawianie relacji, jeżdżenie, nie wiem, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Najlepsze to, że jak podchodzę, oni tylko podnoszą rękę, dostają od razu strzały i tak dużo, że ja pierdzielę. Co wy tu, panowie, chcecie zrobić? Trochę strzał. Możemy nawalać dalej. Jakie to jest piękne w ogóle. Powiem wam, że pewnie dużo osób może ten dźwięk wkurwiać, ale ten dźwięk tych strzał wszystkich, on pokazuje tylko to, że za moimi plecami jest naprawdę w pizze ludzi, którzy popierają moją sprawę tak naprawdę i idą razem ze mną tutaj w ogień, więc... Ty! Idę ci, panie. Muszę sprawdzić, czy jakichś kucików nie zostało, bo jak przyjdzie jeszcze jakiś jeden... Patrzcie, nie wszędzie zostaje, wszędzie po prostu. Okej. O, ty gościu bez tarczy, to ci tu nie wróżę do długiej przyszłości.
Ale jeszcze żyje, patrz, jaki skubany. Od dzisiaj możecie mnie Legolas nazywać. Po co celować strzały z łuku? Po co nawalami tyle? Jedna strzała, druga strzała, trzecia strzała. Bęc i tyle. W sumie może powinienem pucić swoich ludzi? Samobójca! Widzieliście to? Samobójca! Ilu was tam zostało? 39. Tak czy siak będzie się ciężko wbić, co nie? Okej. Wiecie co? Piechota, atakować, kawaleria, atakować. Strzał pozbieram. No idźcie sobie panowie. Tylko nie zepchajcie mnie z tego. Idźcie sobie. Atakować tam, atakować. Dawać panowie, dawać. Poszedłbym z wami, ale nie chcę. Patrzcie, tutaj moja kawaleria, znaczy piechota i kawaleria atakuje, a cały czas jest z tego, wspomagają mnie łuczyci z tyłu. Tylko czekajcie, może im powiem, żeby podeszli sobie troszeczkę bliżej. Tak o 20 kroków. Ej, im tutaj też pomagał moim łukiem trochę. Niech idą do przodu. Wbijać panowie do środka. No kilka osób się tam wbiło do środka, widzę. Dobra. 20 zostało. Moi ludzie są już w środku. Właśnie tak mi się wydaje. Też się wbijam. Come on, wchodzić. Dobra. Come on. Okej, jestem. Dzień dobry. I... Ej! No. Tyle? Dobra, dobijcie tam wszystkich, kogo trzeba. Ja poczekam, ale bez kitu. Te zamki Rudoków są naprawdę bardzo mocno bronione. Za mocno. Widzisz tego gościa, jak wskoczył z katapulty. No i co tu się dzieje? Ja nie wiem. Wskoczymy na dach? Wow! Haksy. Gdzie to skaczą w ogóle? Patrzcie, kolejny! Są mójcy. Jeszcze jakiś jeden wyskoczy? Come on, skacz, gościu! Za magika! Wiem, nieśmieszne. Jest! Udało się. Dobra, czyli mieliśmy naprawdę dziwną tu walkę. Po pierwsze moi ludzie skakali, nie wiem dlaczego, no ale jak chcieli, to chcieli. Ale podbite. Szkolny piechur wezmę, o huskar wezmę sobie z chęcią, weteran też, wojownik też, korsarza, możemy pojmać kogoś tam. Dobra, okej. Tu jeszcze. O, Jeremus ma level wbity, dobra. Ach, nie będę tak brał. Komu damy zameczek? Goście tu mają już po dwie wsi nawet. Pani Matelt. Nie wiem dlaczego, ale damy jej. Tak, no z niektórymi mamy na minusie, patrzcie, minus 8 z Rages. No oni bardzo, bardzo chciały zamków, więc no to jest zawsze ten problem z tymi lordami. Nie z tawerny, tak jakby, że oni zawsze chcą bardzo dużo zamków. Co mnie troszeczkę wkurza. Dobra, to wiecie co panowie teraz? Jedźcie do domów, tak. Pojedźcie sobie, pozwiedzajcie, nie wiem, podbijecie wszystkie te prowincje i tak dalej. Ja pojedę do Uxhall. Zobaczę co się w ogóle dzieje. Aha, już ktoś mi tutaj Uxhall atakuje. Ty mi atakujesz Uxhall, tak? Dogonię go. Dogoniony. Podejdź lub gin.
Co taki wrog? O Boże, 200 ludzi. Dobra, czekajcie, musimy zrobić to, tak fajnie, fajnie to zrobić, czekajcie. Oho. Ale ładne górki. Hmm. Gdzieś by tu dało się rady ustawić naszych ludzi, co nie? Ale za mną, panowie. Podejdźcie trochę bliżej. Utrzymać tą pozycję. Ej, nie nawalać mnie. Ukryję się za drzewem. Ej, tu kawaleryna trochę mam. Wiecie co, nie będę czekał. Nie ma co przedłużać, po prostu atakujmy. Atakujmy ich i tyle. Chodźmy. Ja się dawno nie bawiłem już tutaj mieczykiem na koniu, więc... Więc podźgajmy trochę ludzi. Okej. Okay. Nie, powiem wam, że już zapomniałem, jak fajnie się szarżuje kawalerią. Musimy to częściej robić. Muszę swoją kawalerię odbudować, bo ja nie mam w ogóle kawalerii teraz tak naprawdę. Rozdałem całą. 136 swadianskich rycerzy muszę zrobić sobie i tyle. Zrobimy sobie taką wielką kawalerię, którą będę sobie wjeżdżał po prostu wrogów. Bo tu jednak oblężenia się fajnie robi łucznikami i tak dalej, no ale w polu to kawaleria po prostu mistrza świata. Dobra, kościół rozwalony. A tutaj kogo nawalacie? Bandytów, tak? To wiecie jak zrobimy? Poczekamy sobie, aż oni rozwalą bandytów. O, dzień dobry. Poddaj się lub gin. Nie będziecie mi wiosek palić, tak? A czyli za mną, panowie wszyscy. O Boże, jakie górzyste tereny. To w sumie tutaj było po prostu pięknie. Ja bym się gdzieś ustawił. Ale oni są tak daleko. Ej, ich lord chyba jedzie na naszą stronę, wiecie? Dobra, jadę mu naprzeciw. Bo widzicie tą małą kropkę czerwoną, która do mnie zmierza? To jest zapewne lord. Bo oni tak często mają, że sami jadą po prostu do przodu. Tak, dobra, pojedynek. Wow! Dobra. I wygrana. Dobra. Reszta szarżować po prostu. Ej, konia zaraz tracę. Trafiłem to jakoś, ja pierdzielę bez sterownika. To się już mi nie podoba. Ej, widziałeś jak mi wyjebał z tej pałeczki z daleka? O Boże. Ej. Ciupiemy. Mój musi zacząć strzelać. Jak to było piękne po prostu. Że on jeszcze nie dostał wtedy, to jeszcze jeden był, co nie? Aaaa! To jest to. Ale tak było piękne, jak nagle mój uczniowie zaczęli strzelać takie... Napieprzali po prostu. Kurde, bo powinien zacząć robić w tych efektach dźwiękowych. Najmniejsze o to. Dobra, więc myślę, że na dzisiaj skończymy. Troszeczkę już się pobiliśmy, trochę odbiliśmy. Ja powoli będę teraz spróbował się, może nie odbijać już zamków, ale po prostu... to znaczy te dwa zamki jeszcze mi troszeczkę tak... No zdałoby się je odbić, co nie? Ale też będę powoli tutaj szkolił swoją piechotę, bo nie myślę, że wojna z Serenidami, która będzie następna, to musi być na początku dużo, dużo na polu. Muszę na początku w polu po prostu rozwalić ich armię, czyli po prostu swoją piechotę, raczej swoją konnicą, tym bardziej, że oni mamy luków, którzy są też dobrą konnicą, więc muszę też wystawić na nich dobrą konnicę lub po prostu wystawić rodockich włóczników razem z kusznikami z tyłu. To by mogło zadziałać. Ale dawno się kawalerą nie bawiliśmy, więc ja się do kawalery bawił, ale to dopiero w kolejnym odcinku. Teraz się z wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo. Na razie, pa, see ya!